umysłach naszych dzielnych obywateli powstał projekt zorganizowania w Częstochowie wystawy przemysłowo-rolniczej. Miasto nasze daje niezwykle pomyślny teren dla tego rodzaju wystawy. Znajdując się w pobliżu granicy pruskiej, opodal Zagłębia, liczyć może bezsprzecznie na wyniki pomyślne. Sądzimy, że piękny projekt ziszczony będzie najdalej za lat dwa. Zależeć to będzie oczywiście od usiłowań naszych ziemian i przemysłowców, którzy nie wątpimy dołożą starań, aby zorganizowanie wystawy rolniczo-przemysłowej w Częstochowie stało się jak najprędzej faktem dokonanym. Tekst w końcu był zapowiedzią spotkania w sprawie wystawy, która miała odbyć się w czerwcu 1909 roku. Inicjatorzy projektu rozesłali ponad 100 listów do ziemian, przemysłowców i inteligencji. Częstochowa, leżąca na pograniczu dwóch państw, mająca własną spławną rzekę, połączenie przez budowę kolei kieleckiej z południem Rosji, jest miastem wielkiej przyszłości, pisano. Celem wystawy miało być podkreślenie znaczenia samego miasta, zwłaszcza jako największego w kraju ośrodka przemysłu drobnego i rzemieślniczego, produkującego zabawki, galanterie, dewocjonalia. Tak mówi wielki handel i przemysł, ludzie obznajmieni z potęgą wpływu, jakie może mieć wystawa w kulturalnym rozwoju miasta, okręgu i całego narodu, pisano na łamach gońca. 100 lat temu w Częstochowie odbyła się wystawa przemysłu i rolnictwa. Niezwykłe wydarzenie, wydarzenie gospodarcze, kulturalne, edukacyjne i patriotyczne. Pamiętajmy, że był to czas przed I wojną światową, kiedy nie było Polski niepodległej. A przecież pokazała ta wystawa, jaka jest siła polskiej gospodarki, polskich rolników. Na tej wystawie w wielu pawilonach, które były rozsiane na prawie 100 hektarach, nie tylko parków podjasnogórskich, ale wielu miejsc, które wtedy były niezabudowane, pojawiły się pawilony. Pawilony przemysłu wielkiego, średniego, małego, pawilony rolnicze, kulturalne, pawilon higieniczny, wystawowe pawilony, w których można było oglądać wspaniałość polskiej sztuki. Ale również można było obejrzeć na pięknych kwietnikach orły, biało-czerwone orły i biało-czerwone flagi na dywanach kwietnych. I stąd pomysł, aby na przestrzeni 37-morgowej, jeszcze niedawno niezaoranej, pełnej gruzów i śmieci ziemi, ustawić olbrzymie, utrzymane w skromnym, estetycznym tonie pawilony i cały szereg namiotów prywatnych, godnych największych wystaw międzynarodowych. Liczba uczestników imprezy obejmowała parę setek firm. Wystawiały się też majątki ziemskie oraz ogrodnicy. Jedną z inicjatyw było stworzenie Muzeum Przemysłu Ludowego. Był to pomysł Karola Benniego, jednej z najciekawszych postaci świata warszawskiego pozytywizmu. Doktor Benni zadeklarował urządzenie i zostawienie na stałe działu pedagogicznego rękodzieł, tkactwa, koszykarstwa, kapelusznictwa, zabawkoróbstwa z demonstrowaniem warsztatów oraz udostępnienia materiałów o rękodzielnictwie. Takich idei było zresztą więcej. Słynny lekarz, filantrop, częstochowianin z urodzenia, dr Władysław Biegański, zwrócił się do uczonych i amatorów Częstochowy i Zagłębia, by udostępnili na wystawie swoje kolekcje zbiorów dawnej i dzisiejszej fauny i flory, tak by stworzyć ciekawy zbiór fizjograficzny. Znakomity ogrodnik warszawski, Franciszek Szanior, rozpoczął przebudowę podjasnogórskich parków. Do dziś pozostały wybudowane jako wzorcowa chłopska zagroda i pawilon Muzeum Higienicznego, gdzie odbył się zjazd higienistów. Podobny zjazd zaplanowali także krajoznawcy. Zaproszono też do Częstochowy esperantystów. Takich spotkań i zjazdów planowano zresztą dużo więcej. Jest to najpiękniejsza i jedyna w dzisiejszych czasach możliwa broń, jaką wrogów naszych zwalczać możemy. Jeżeli przed wiekami walczyliśmy skutecznie z nieprzyjaciółmi pod wodzą księdza Kordeckiego, to dziś u stóp jego pomnika stajemy z nową humanitarną bronią, godną czasów kulturalnych, aby na pobojowisku w zamian krwi złożyć owoc pracy naszej.
Jedną z atrakcji miały być Igrzyska Olimpijskie, które wymyślił Władysław Pytlasiński, świetny zapaśnik, mistrz świata. Zawody w pięcioboju obejmującym skok, ćwiczenia plastyczne, rzucanie kamieniem i młotem, wreszcie walkę zapaśniczą – oto co znalazło się w ich programie. Przewidywano także wyścigi kolarskie i pokaz sprzętu przygotowanego przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistyczne. Seweryn Czerwertyński, prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego, zapalony automobilista, wymyślił przeprowadzenie rajdu samochodowego Warszawa-Kalisz-Częstochowa. Jako dobry znak odebrano także zdumiewające zjawisko. Nad Jasną Górą okazała się gwiazda dużej wielkości, która stopniowo zaczęła zmieniać się w jakąś masę bezkształtną, aż nagle przyjęła formę krzyża oświetlanych blaskach. Krzyż ten widniał nad sanktuarium około 20 minut.